aerodynamiczny. To powinno trochę zwiększyć siłę dociskową. Cześć, witam Was w Grand Prix Hiszpanii, gdzie z pole position rusza Lewis Hamilton, z 13 pozycji rusza Paul di Resta, a my tuż za nim, no cóż, kolejne kwalifikacje nieudane dla nas. Kwalifikacje, których nie widzieliście, ale to zaraz wyjaśnienia itd. itp. Tylko teraz rozpoczynamy wyścig o Grand Prix Hiszpanii, gdzie jesteśmy tuż za polem di Restą. Trzeba pilnować tutaj strony lewej, prawej, ponieważ no... Nawet ten start wszedł nam całkiem, ale wiecie, niektórzy jeszcze mają lepszy start. Tutaj Paul di Resta bardzo dobrze, już na 12 pozycji, bardzo ciasno, trzeba zwolnić. Perez, Gutierrez bardzo szeroko na tym zakręcie, bardzo zaraz stracą, ponieważ no bardzo ciasno, lepiej tutaj być bardzo ciasno i bardzo szeroko na zakręcie numer 3, tak jak widzicie teraz, stracił dużo pozycji Gutierrez. Tuż przed nami jest Paul di Resta, którego spróbujemy przejść tutaj po zewnętrznej. Czy się nam uda, będzie ciasno, żeby tylko nie doprowadzić do jakiegoś kontaktu, głupiej stłuczki. No proszę bardzo, jesteśmy na lepszej stronie, ponieważ no tutaj teraz wyprzedzimy sobie jeszcze jednego kierowcę. Będzie to Jenson Button, czy go się uda wyprzedzić, czy Sergio Perez? Sergio Perez jest wyprzedzony, bardzo dobry start w naszym wykonaniu. 11 pozycja, Romain Grosjean tuż przed nami, czy uda nam się go wyprzedzić również? No powiem Wam, mam wielkie nadzieje po tym tak zwanym długim weekendzie, w sensie długim weekendzie tutaj w Formule 1. Bo po Grand Prix Chin, tak? Bo ostatnio były Grand Prix Chin, tak? Nie, Bahrain. Po Grand Prix Bahrainie mamy taki długi weekend, gdzie zespoły mogą sobie poulepszać, tak? Więc mam takie nadzieję, że powrót do Europy da nam bardzo dużo punktów. Miejmy nadzieję. To jest dopiero początek wyścigu, a wiem, że Grand Prix Hiszpanii jest trudnym wyścigiem do rozegrania spowodowanym oponami. Oglądałem poprzedników moich, czyli Kondiasza, Berta, chociaż Bert chyba jeszcze nie grał w Hiszpanii, tak, grał w Hiszpanii. Ale szczególnie Kondiasz, który miał problemy na Hiszpanii i dosyć kiepsko mu poszło na tym wyścigu. Więc teoretycznie w planach mam dwa zjazdy w tym wyścigu. No, oczywiście zobaczymy, jak będzie wyglądał wyścig, ponieważ safety car może wyjechać, może opony się tak nie będą zużywały, nie wiem, po raz pierwszy jadę na tym torze, w tej grze. Zobaczymy, jak będą się zużywały. Jak nie, w planach mam zjechanie na dwa pit stopy. Mój inżynier, oj tutaj błąd, Romain Grosjean czy Nico Hülkenberg, bardzo wolny wyjazd Nico Hülkenberga. To teraz próbujemy przejść Nico Hülkenberga, ale też Romain Grosjean. I dobrze, wyprzedzenie Romaina Grosjeana, mamy 10. pozycję. Zyskaliśmy na 10. pozycję. Mamy jeden punkcik i teraz gonimy Nico Hülkenberga, który jest tuż przed nami i widzimy, że tempo jego nie jest zbyt superowe. Tam przed Nico Hülkenbergiem piękna walka się toczy, więc to również nam pomaga w tym, aby dogonić całą stawkę. No, bolid ci prowadzi o wiele, wiele lepiej, że w tym wyścigu, podczas tego weekendu mieliśmy możliwość ulepszenia naszego samochodu. Tutaj bardzo blisko Nico Hülkenberga, czy uda nam się go wyprzedzić? Trzeba bardzo blisko być przy tej szykanie, bardzo szybki wyjazd, bardzo wciśnięty, szybki pedał gazu i bardzo blisko Nico Hülkenberga, czy będzie, jeszcze nie ma systemu DRS, ale tak czy siak możemy go lekko dogonić na systemie KERS, doganiamy go na systemie KERS, więc jest bardzo dobrze i bardzo dobrze ustawiona prędkość tutaj, próba wyprzedzenia, próba postraszenia Nico Hülkenberga, czy Kaś się podda, czy tutaj może na zakręcie Respol, na zakręcie numer 5, czy się nam uda go wyprzedzić. Nie, odjechał nam tutaj Nico Hülkenberg. Z tego właśnie słynie chyba Sauber w tym roku. Bardzo szybko odjeżdża. Mimo to, że szybko dojeżdżamy do niego przed zakrętem, to na wyjściu z zakrętu bardzo szybko nam odjeżdża. Wracając do planów i celów na ten weekend. No, po ulepszeniach tego bolidu ten weekend udało mi się ulepszyć przedni spoiler o 5%, pozwoli nam to szybciej jechać, lepszy docisk nam da to, więc nadzieje są. Dodatkowo zbliżają się tory, które uwielbiam, Monako, Kanada, Barcelona też jest torem, który lubię, nie tak bardzo jak Monako i Kanada, ale lubię. No i też mam tutaj wielkie nadzieje pokładam, no i jak na razie wyścig się układa dobrze, chociaż tych punktów nie ma dużo, ale spójrzcie, że trzymamy ich tempo. To mi się podoba, że trzymie ich tempo.
system DRS w użyciu, więc trochę zbliżymy się teraz do Nico Hülkenberga. Czwarte okrążenie, jeszcze cztery okrążenia i zjazd do pit-stopu. Dobra, minuta 23,9 trzeba zrobić. Trzeba zjechać po 24. Jeżeli ja mam takie problemy z oponami, a jadę na świeżutkich oponach, to jakie problemy muszą mieć kierowcy z przodu stawki? No chyba, że ich bolid tak nie zżerają tych opon. A to jest możliwe. Chociaż Force India po tym, jak była ta zmiana tych opon po aferze w Wielkiej Brytanii, no to te opony zostały zmienione, no i problem Force India powrócił z oponami i już tacy dobrzy już pod koniec sezonu nie są, tak? Dobra, powróćmy do wyścigu. Przed nami jest Nico Hülkenberg na pozycji 9, na pozycji 11 jest Romain Grosjean. No właśnie, to mnie bardzo cieszy, że mogę się z nim zrównać bez problemu. No, mamy tempo, trzymamy tempo i to jest na pewno progres po tych czterech wyścigach poza Europą. No i naprawdę zapowiada się bardzo ciekawy drugi sezon. Może nie, inaczej. Kolejny element sezonu, gdzie będziemy mogli próbować walczyć z naszymi rywalami. Szczególnie, że teraz, no dość takie ciekawe tory. Monaco, Kanada, no Wielka Brytania już mniej lubiana przeze mnie. Ale... no szkoda, że Walencji nie ma w tym sezonie. Tam by też o punkty zdobyć duże. Dobra, piąte okrążenie, opony, no jakoś się już nie dałem jeszcze... nie dają jeszcze po sobie znać. Zaraz sprawdzę sobie, jak wyglądają te opony w ogóle. Tylko przejadę ten drugi trudny sekwencja zakrętów. Oj, tutaj za szeroko w naszym wykonaniu, ale dużej straty nie ma chyba. 1-3. Trafia do Nico Hülkenberga. Tam widzę, że walka przed Nico Hülkenbergiem, więc może jakiś kontakt, jakaś kolizja i safety car mógłby wyjechać tak akurat, jakby miał zjeżdżać do garaży. No jednak odjechał na mnie trochę Nico Hülkenberg. O! Dobra, dobrze wiedzieć. Lewis Hamilton 22.623, a Nico Hülkenberg jechał na fulla, a my teoretycznie jechaliśmy na mieszance już pośrednie, tak? Oj, tutaj już, tak, opony dają się już znak, już za szeroko, już błędy. Lewa przednia opona jest zbyt czerwona, więc zjazd do pit stopu już teraz. I prawdopodobnie będzie to zjazd na zmianę miękkich opon, gdyż twarde też chyba nie wytrzymią. Więc sobie spróbujemy, zaryzykujemy strategią na dwa pit stopy. Zmiana na miękkie, szybki stint, następnie zmiana na twarde, lepsze opony, naszym wykonaniu wtedy będą, lepsze miały, przebieg miały. Nasi rywale niestety już będą mieli przejechane parę okrążeń, pięć okrążeń już na tego opona, więc powinno się im gorzej jechać. Będą Grosjean tam próbował nas wyprzedzić po zewnętrznej, ale nic z tego, Romain Grosjean. Musisz poczekać, aż dalej do pit stopu. Proszę bardzo, opon już lewa przednia już jest w katastrofalnym stanie. W sektorze pierwszym to rozumiem, bo to jest mój ulubiony sektor w tym torze. Zjazd, mieszanka numer 1, aby nie za bardzo zużywać tutaj paliwa. No i chłopaki, pokażcie, na co was stać. Dawaj, 3-1. Całkiem niezły czas, powtarzalny, chociaż jakbyście zrobili poniżej 3 sekund, bym się nie obraził. Tam piękna walka chyba między Bianchi i jakimś z kierowców. Nie wiem, kto tam był, Van der Garde obstawiam, albo ktoś z Williamsa, bo to taki niebieski bolid był. Za nami jest Van der Garde, no i teraz gonimy Bianchi, wyprzedzamy go i gonimy stawkę.
Zobaczymy, czy ten wcześniejszy zjazd, założenie tych miękkich opon coś nam dało, czy da. Jednakże no, będzie trudno nam odjechać na 20 parę sekund tym genialnym kierowcom w tak krótkim czasie. Oj, przyczepność na tym torze wzrosła bardzo, bardzo dużo. Bardzo szybko. Już na 7 okrążeniu mogę przejść tamten zakręt prawie, że na gazie. Oj, tutaj bardzo blisko Julia Bianchi, czy będziemy go tutaj prowadzić gdzieś wyprzedzać? No musimy, chociaż tutaj teraz nie ma miejsca, gdzie wyprzedzać. Jedynie to ta próba na szykanie. Tutaj, czy tutaj? Oj, tutaj. Nie, tutaj będzie tylko próba postraszenia. Tutaj po zewnętrznej, pięknie! Po wewnętrznej, przepraszam, pięknie przejęliśmy po wewnętrznej Julia Bianchi przed szykaną i piękny manewr wyprzedzenia. Nawet nie używaliśmy systemu DRS, a Kersa my nie mieliśmy, no piękny. Ta różnica opon jest tutaj widoczna, widzicie również różnica w modelach bolidu. Przed nami jest teraz Valtteri Bottas z Williamsa. Tak patrzę, jak ta wygląda ta stawka, jeszcze nie zjeżdżała, no naprawdę czują im te opony. Tak się zastanawiam, jak oni mogą na tego ponad tyle przejechać, szczególnie pierwsza dziesiątka, tak? Przejechała już kwalifikacje na nich, minimum trzy okrążenia, wyjazdowe i okrążenie pomiarowe, tak? I jeszcze jadą, no naprawdę szacun dla nich, chyba że te bolidy tak nie zużywają tego opon. Możliwe, wiemy, że Ford Ida teoretycznie zużywała tak opon. Grand Prix z Wielkiej Brytanii. Tutaj bardzo blisko teraz Valtteriego Bottasa. Również będzie próba wyprzedzenia na szykanie, czy się uda, czy również tutaj spróbujemy go jakoś wyprzedzić pięknie, tak legendarnie. Pokażemy swoją klasę. Tutaj znów, oj nie, jednak, a jednak po zewnętrznej przestraszył się Valtteri Bottas. Czy Valtteri Bottas będzie zjeżdżał do pit stopów, czy nie? Chyba nie, Valtteri Bottas nie zjeżdża akurat. Ale zjechała cała stawka przed nami. Spójrzcie, wszyscy w pit stopach. Paul Di Resta również jest w pit stopie. Szybko, cały Kers prawie że w życiu. No nie, cały prowadziłem, ale tutaj ktoś wyjeżdża z pit stopu. Co to jest? Nico Hulkenberg! Bardzo szeroko tutaj, ale udało nam się wyprzedzić Nico Hulkenberga. Pięknie, pięknie, no jak... Dobra, czyli teraz ogarnijmy to. Jesteśmy na pozycji 13. Za nami jest Nico Hulkenberg, przed nami jest Kimi Raikkonen. Chyba jednakże tak wszyscy jeszcze nie zjeżdżali, cała stawka nie zjeżdżała jeszcze. Więc zobaczymy, jeszcze może jedno okrążenie. Naprawdę szacun, że przejadą aż tyle okrążeń na tego pona. Szacun. Szacun. Trzeba zbierać doświadczenie na temat tych opon. I miejmy nadzieję, że już w Monaco będzie lepiej z tymi oponami. Chociaż wiemy, że Hiszpania jest takim torem, który bardzo używa te opony. Jest to bardzo szybki tor, mamy bardzo szybkie łuki, szczególnie pierwszy sektor jest tego przykładem. Ponieważ zakręty Elf, Renault, trójeczka, później Respol, później piątka. Czyli to są takie zakręty bardzo, bardzo szybkie. Potem drugi sektor i zakręt Capsa, tak? Zakręt numer chyba 10, jeżeli dobrze liczę. Kolejni kierowcy są w swoich garażach i zaraz zobaczymy, na której pozycji wyjedziemy. Tutaj ktoś wyjeżdża, jakiś kierowca Ferrari, czy nam się uda go wyprzedzić, czy to jest Massa, czy Alonso, nie wiem. Ale na szczęście udało nam się go wyprzedzić i również udało się go wyprzedzić Nico Hulkenbergowi, więc widzimy, bardzo dobre tempo mamy, bardzo dobre tempo my i Nico Hulkenberg. Czyli dwa zespoły takie, z którymi walczymy, bo Zauber jest na naszym poziomie, tak? Trochę gorszym, można powiedzieć, ale jest. Dziesiąte okrążenie. My jedziemy jeszcze na oponach miękkich. Jeszcze jeden zjazd przed nami. Na opony twarde. Jeszcze nie wiem, czy teraz będziemy zjeżdżać, czy później zjechać jeszcze. Jeszcze przejedziemy na okrążenie. Wykorzystajmy te opony miękkie. Ach, pięknie się czyni tor. Znaczy boli tego toru. Tutaj próba Nico Hulkenberga wyprzedzenia nas. Ale Nico Hulkenberg również stracił rzecz na pozycji Fernando Alonso lub Felipe Massy, chyba tam widziałem w lusterkach.
Tak, teraz się zmieniła ta cała klasyfikacja i Felipe Massa wyprzedził Nico Hülkenberga. My jesteśmy na pozycji 8, przed nami jest Jenson Button, czyli nasz autorytet w Formule 1, no i nasz, miejmy nadzieję, przyszły partner w drugim sezonie. Miejmy nadzieję, że już będę jeździł w McLarenie, ponieważ jest to mój cel. Przejdziemy jeden sezon, będziemy walczyć o mistrzostwo świata, mam nadzieję. Będzie trudno, ale spróbujemy. Jak nie, no to będziemy myśleć, szukali jakiegoś nowego zespołu. Jeszcze nie wiem, jaki zespół, prawdopodobnie Red Bull. I będziemy walczyć o to mistrzowskie Red Bullu, chociaż spróbujemy. Już widzę, że opony nie trzyną, więc czas na pit stop. Opony główne tutaj, przed zakrętem. Proszę bardzo, respol, nie ma miejsca, nie ma. Trzeba mieć bardzo dobrą prędkość, Massa, żeby tutaj wyprzedzić. Tak jak ja. Teraz jadę świetnie i nie ma szans, żebyś mnie wyprzedził. Oj. Ale mój bolt mówi co innego. Dobra, się teraz zjeżdżamy do garaży. Zmieniamy opony. Oj, tutaj Felipe Massa po wewnętrznej. Czy mu się uda? Nie. Obroniliśmy bardzo dobrze wewnętrzną i Felipe Massa nas nie wyprzedził. Również popełniliśmy błędu i nie wyjechaliśmy za szeroko. A ja teraz szybko strategię. Zakładamy opony twarde i mamy nadzieję, że te opony twarde pomogą nam w nadrabianiu naszych zawodników. O Jezu, nie, ale te opony się ślizgają. Jeżeli się już nie mieszczę w przekanie, to te opony na pewno już nie trzymają dobrze. Inżynier, że nie, smol mi tutaj głupot, że te opony się dobrze trzymają. Zobaczymy, na którym... za kim wyjedziemy. I zobaczymy, jaki czas teraz chłopaki znowu zrobią. 3-2. No, powtarzalnie chłopaki to robią. Czyli zrobią kiedyś czas poniżej 3 sekund, miejmy nadzieję. Wyjechaliśmy przed Ricardo, a za... przed Bottasem, a za Ricardo. Oczywiście, że będę dbał o opony, szczególnie, że one już mi wytrzymały do końca, mogę wcisnąć, ile na nich wejdzie. I gonić moją staweczkę, i gonić moich rywali, i gonić mojego partnera, i go wyprzedzić, nie? Cel, 12 pozycja, czy się uda, zobaczymy. Jednakże opony to naprawdę trudna łamigłówka w tej Formule 1 i strategia również w tej Formule 1 jest naprawdę ważna w tej grze. Teraz musimy szybko dogonić Daniela Ricciardo z zespołu Toro Rosso, który już w przyszłym sezonie będzie jeździł w zespole Red Bull Racing. Musimy wyprzedzić tego gościa, jesteś znacznie szybszy w sektorze pierwszym. No, w sektorze pierwszym to ja będę szybki, ponieważ ten sektor lubię. Gorzej już z sektorem drugim prawdopodobnie będzie. A trzecim też, ta szykana trochę tutaj mi się nie podoba. Strata do Daniela Ricciardo to jest sekunda i 0,8. Jest to dość jeszcze sporo, ale mamy jeszcze 4 okrążenia. Co? No jak, super. Dogoniliśmy Daniela Ricciardo o pół sekundy na sektor, ale dostaliśmy kiepską informację, że DRS nam nie działa. To jest źle, gdyż teraz mamy wyprzedzać, a tutaj DRS-u nie ma, więc trzeba będzie ich wyprzedzać gdzie indziej. Albo zostawiać KERS i używać KERS-u jako DRS-u. Też to nie jest dobry pomysł. Oj, tutaj Valtteri Bottas, nie, to jest Pastor Maldonado, blokuje Daniela Ricciardo, bardzo kiepskie tempo tego kierowcy. Tutaj, bardzo blisko Daniela Ricciardo, czy uda nam się go wyprzedzić tutaj na szykanie, tak jak z wcześniejszymi kierowcami. Czy się uda? Jest, wciskamy się od zewnętrznej, piękny manewr wyprzedzenia w naszym wykonaniu. Daniel Ricciardo pewnie się tego nie spodziewa, ale piękny manewr wyprzedzenia, no perfekto. Pokazujemy klasę swoją na tym torze. No, wyścig może taki, może dużej zdobyczy nie będzie, jednakże wyścig dość ciekawy i
wzbogacony w manewry wyprzedzania i to mi się będzie podobało. Mam nadzieję, że Wam też się to będzie podobało. Proszę bardzo, blisko Pastora Maldonado, opony już nie trzymią. Czyżby już opony, czy jakieś problemy, po prostu szybko gonimy Pastora Maldonado. Teraz pięknie, na zakręcie Respold. No po prostu nie wierzę, że ja tak wyprzedzać umiem. Pięknie na tych zakrętach, no Respold. No nigdy bym nawet nie próbował na tym zakręcie wyprzedzać, ponieważ zawsze tego zakrętu nie lubiłem, a tutaj na zakręcie Respol piękne mamy wyprzedzenie Daniela Pastora Maldonado, który ma bardzo, ale to bardzo wielkie problemy albo z oponami, albo z bolidem, albo po prostu boli się tak prowadzi. Trzy okrążenia do końca, zobaczymy jak będziemy gonić Jacques-Éric Vergne, 8,7 straty. Zobaczymy teraz po tym trzecim sektorze. A widzę, że kogoś dublują, może jakaś kraksa, safety car. Oj, byłoby pięknie, jakby safety car wyjechał. Dogoniliśmy Jacques-Éric Vergne o 0,6 na sektor, więc nie ma źle. Ale jeżeli my tak będziemy gonić Jacques-Éric Vergne w takim tempie, to nie ma co szans myśleć o 12 pozycji. Pozostają nam dwa okrążenia, tak? Jeżeli zostaną nam dwa okrążenia, to musielibyśmy o kolejne pół sekundy ukradliśmy Vernowi. Musielibyśmy odrabiać właśnie 2,5 sekundy na okrążenie, aby dogonić. Co ja mówię? 3,5 sekundy musielibyśmy odrabiać, aby wyprzedzić jeszcze Jacques-Éric Vergne, a co dopiero dogonić, wyprzedzić Pastora Maldonado, który jest na pozycji 13, tak? Więc ta strategia nie wypaliła moja. Hazard się nie opłacił. Ale warto było spróbować, chyba że trzeba było spróbować. Oj, tutaj błąd za szeroko. Za bardzo chcę dogonić Jacques-Éric Vergne. Myślę, że jeszcze popełnił błąd, ale nie ma co. Mimo tego, że jakby jeszcze popełnił jakiś błąd, no to byłoby trudno go wyprzedzić. Ponieważ opony nasze już też są świeżutkie. A tak myślę, gdybyśmy założyli najpierw opony twarde, a teraz założylibyśmy opony miękkie, może by to coś dało, nie? Naprawdę, problemy z oponami są i trzeba jakoś rozwiązać. Miejmy nadzieję, że one się jakoś rozwiążą. Bo naprawdę, jeżeli tak będziemy jeździć na dwa pit stopy, no to nie ma co szans walczyć o punkty. A co dopiero walczyć o Sergio Perezem o to, aby wejść do McLarena. Siedem sekund straty do Jacques-Éric Vergne, nie ma szans, żeby go dogonić, więc lepiej nie ciśnijmy już tak bardzo. Oj, kolejny błąd. Właśnie, już nie ciśnijmy tak bardzo, lepiej uspokójmy swój temperament, swoje... Bo swoja głupota, moja głupota może trochę tutaj przeszkodzić i możemy jeszcze ten wyścig zakończyć na barierce, na zwirze. Więc lepiej easy, Mateusz, i zwolnij, i dojadę tej 15 pozycji. Podsumowując wyścig, ponieważ no, jest to ostatnie okrążenie, klapa w 50%. Gdyż może strategia nie wypaliła, tak? Strategia nie wypaliła mi, punktów nie zdobyliśmy, tak jak sądziłem po... po tej długiej przerwie, która umożliwiła nam ulepszenie bolidu. Jednakże rozwinięcie tego bolidu po Grand Prix Bahrainu poszło do przodu. Czuję, że mogę trzymać ich tempo na takim torze jak w Barcelonie,
Tylko problem jest to, że opony nie wytrzymują mojego tempa, czyli tutaj jest ten problem. Jeszcze jest i trzeba ten problem wyeliminować. Może to być spowodowane tym, że nasz bolid jest rozwijany agresywnie, ponieważ tak właśnie wybrał pol Di Resta, ale no zobaczymy. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało w Monaco, ponieważ już kolejny Grand Prix w Monaco i tam jakieś punkty trzeba wreszcie zdobyć. A zobaczymy, który jest Sergio Perez, czy nam odjedzie w punktach, czy zdobędzie jakie punkty, ponieważ już wam mówię, że to będzie mój rywal w tym wyścigu. No, cel nieosiągnięty, niestety. Pol Di Resta na pozycji 13, my na pozycji 15. O, ktoś dostał karę. To to? Ej. Król elfów, Sahara, Force India? No, jak? Za co? Kiedy? Nawet sędziowie nie mieli szans, aby mnie poinformować, ani inżynier mnie nie poinformował, za co ta kara? Za kontakt? Za co? No, nic z zony kontaktu, by bardzo ciężka, piękna walka, no. Wygrał Mark Webberg, drugi Lewis Hamilton, trzeci Fernando Alonso, czwarty Sebastian Vettel, Nico Rosberg, Kimi Raikkonen, Jenson Button, Felipe Massa, Hulkenberg, Grosjean, Perez na 11 pozycji, to mnie bardzo cieszy, ponieważ jest 2 punktów, ale za co ta kara? No, 18 pozycja. Ten wynik utrzymuje cię na 10 miejscu w klasyfikacji kierowców. No nie, no. No zawiodłem się, no inżynierze, nawet mi Rocky nie powiedział, że karę dostałem. Sędziowie też mi nie zasłużyli, że powiedziałem, no muszę poszukać, za co ta kara miała być. No zaraz jak nagrałem to i zaraz sprawdzę, za co kara. Zapraszam was na fanpage, zapraszam was na oglądanie tych odcinków, kolejnych odcinków, zapraszam was do Grand Prix Monaco. Cześć, zapraszam was jeszcze na maile, które są po odcinku. Pa, pa, cześć.